Cześć, witajcie. Krzysztof z tej strony. Dzisiaj będzie o timerach. Generalnie mam ich kilka, widzicie, oprócz tych wszystkich innych rzeczy, które tutaj są również na biurku. I chciałbym kilka właściwie słów o każdym z nich powiedzieć. Generalnie otrzymacie, a właściwie będziecie widzieli na wideo na samym końcu taką planszę, taką jak tu, która będzie pokazywała wszystkie różnice pomiędzy tak naprawdę tymi timerami. A ja skupię się po prostu pokazując tak naprawdę, czym one się głównie od siebie różnią. Można podzielić je na trzy, przynajmniej ja je tak dzielę na trzy grupy. Jedne to takie, które się nadają do kuchni najbardziej, czyli na przykład ten, 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 no i ten powiedzmy, czyli te cztery. Kolejne, które są, wydaje mi się, fajne do gier, czyli te tradycyjne, plus te, które są tutaj, sorry, które są takimi kostkami, które się po prostu kładzie. Bardzo szybko można po prostu zmieniać i ustawiać czas, ale te też również się nadają na przykład do ćwiczeń, jeżeli nie, chodzicie na siłownię, wykonujecie jakieś ćwiczenia i od czasu do czasu potrzebujecie jakiejś przerwy albo ewentualnie ustalić sobie jakiś czas, no to jest dużo szybciej i lepiej to robić niż to łatać, że tak powiem, na zegarku. No albo używać jakichś takich, nie wiem, pokręteł, suwaków, przycisków i tak dalej. Na pewno dużo szybciej to się uda w ten sposób. Jest jeszcze jeden timer, którego tu nie widzicie, albo właściwie widzicie, to jest Alexa. Alexa, set timer 5 minutes. No i już mamy ustawiony timer na 5 minut. Czyli Alexa też jest takim rozwiązaniem, ale generalnie no, potrzeba je mieć i generalnie też musi być w miejscu, gdzie jej potrzebujecie. Dobra, zacznę od pierwszego, którego nabyłem. To jest taki typowy kuchenny. Ustawia się go w ten sposób, że ustawia się minutki, sekundy. Można go wyzerować, można użyć go stopera, no i generalnie w ten sposób on działa, tak? Włączamy go i sobie hula. Wszystkie, mówię, informacje dotyczące jakie baterie i tak dalej, wszystko będziecie mieli na tym ostatnim ekranie. No, tu oczywiście jest możliwość powieszenia go na lodówce plus taki uchwyt. No i cyk, to jest pierwszy. Drugi, który nabyłem, to był ten, bo powiem szczerze, że brakowało mi, żeby mieć dwa timery naraz. O czym mówię? Tutaj jest pokrętło, które się ustawia. Chodzi o to, że mogę sobie na przykład, nie wiem, jeżeli robię frytki w frytkownicy i co jakiś czas muszę pomieszać, to sobie ustawiałem po prostu na przykład, nie wiem, 7 minut, czy tam 4 minuty, no powiedzmy 4 minuty, tak, a na drugim sobie ustawiałem inny czas, o, czyli na przykład 3 minuty, na drugim sobie ustawiałem na przykład, nie wiem, razy 2, czyli powiedzmy 6 minut i generalnie oba te timery odmierzały mi ten czas i to jest na pewno dużą zaletą tego timera. No to kółeczko zależy, jak kto lubi. Jednym to będzie pasować, drugim nie. Tu też możliwość postawienia, jest możliwość przyklejenia do lodówki. Wszystkie inne parametry znajdziecie w opisie. Między tymi dwoma jaka jest różnica? Ten cały czas się pali, cały czas w sensie złączony, nigdy nie wygasza się. I ma to, że ma pamięć, ten nie ma pamięci, ale z kolei jak na przykład skończy timer, to się włącza stoper. Innymi słowy, wiem, o ile czasu generalnie przekroczyłem timer. To też jest dobre, żeby wiedzieć po prostu, kiedy się tak naprawdę ten timer skończył i ile czasu minęło od tego czasu. Kolejny, który nabyłem, to był Bazaz. Ten akurat potrzebny był mi w szkole na uczelni. Ma możliwość oczywiście też gdzieś go przymocowania do lodówki albo do jakiegoś metalowego, do jakiejś przestrzeni. Możliwość regulacji dźwięku, tamte nie miały, ten ma. No i tu wygląda w ten sposób, że ustawia się w ten sam sposób jak tu, czyli jest pokrętło. Ten daje taki dźwięk. Dobra, wyłączamy. Teraz tak, tutaj sobie ustawiamy jakiś tam, powiedzmy, czas. Tu trzeba wiedzieć jedną rzecz, że ten timer jako jedyny z tych akurat elektronicznych, czyli ten, ten, ten i ten, różni się tym, że tutaj skok jest co 5 sekund. I to chyba wydaje mi się, że warto wiedzieć. Nie wiem, czy to aż tak bardzo przeszkadza, bo wydaje mi się, że nie ustawia timera na 7 sekund albo na, nie wiem, na 19. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale warto o tym wiedzieć. Też ma funkcję pamięci, wszystkie inne pozostałe rzeczy będziecie widzieli na ekranie. Co go wyróżnia? No też to, że na pewno ma stoper. Duży jest ten wyświetlacz, dość dobrze go widać. No wykonanie jest ok. Tu jest plastik, tu jest plastik, tam jest kawałek blachy, to nie jest żaden metal. Ale wydaje mi się, że też dość ładnie tym wygląda. No bo ustawmy, powiedzmy, jakieś tam, nie wiem,
minutkę, żeby było go też słychać. Cyk. Dobra. Następny, który mam, to jest taki, który się nazywa tak naprawdę Timer D11, na, przynajmniej na AliExpress. To jest kopia Tiktima. Szybciej go pod taką nazwą znajdziecie. Generalnie czym się wyróżnia? No tym, że oprócz zwykłego timera, który można sobie ustawić tak jak w tym minuty i sekundy, czyli tutaj można sobie ustawić na przykład minuty, sekundy, tak, i jak go położymy, to zaczyna odliczać czas. Jak go na przykład podniesiemy, to zaczyna się pauza, ale druga rzecz, jaka jest, to ma też wbudowane takie presety, jeżeli chodzi o czas. Ustawiając go na przykład tak, od razu liczy 5 minut. Ustawiając go w ten sposób, od razu liczy 10 minut, 15. Ten wyświetlacz się od czasu przewraca, on nie ma jakby w każdej pozycji jakby tych ustawień, takich, żeby było dokładnie zawsze równolegle do ściany, przepraszam, do stołu. Ale generalnie, no fajna opcja. Ten tak działa. Co go wyróżnia, oprócz tego, że właśnie no tam możliwość regulacji dźwięku, w sensie aż do 4, można go w ogóle wymutować, ten też oczywiście można wymutować. Fajnie wykonany, to nie jest metal, to jest cały czas plastik, można go też przyłożyć do lodówki, też się będzie trzymał. Ma funkcję stopera, start-stop również. Ten słychać? Wyłączamy. Ładuje się go przez USB, co to też jest dosyć istotne. W tamtych wszystkich pozostałych, czyli w tych są baterie, a w tym jest generalnie USB-C. No w sumie, nie wiem, wydaje mi się, że dość długo trzyma. Tam oczywiście jest w opisie ile. Powiem szczerze, że go używam już, nie wiem, jakiś czas. Tydzień, powiedzmy dwa. A jak widać, ma pełną baterię, więc jest też wskaźnik, więc na pewno nie umknie nam to, że zostaniemy bez tak naprawdę timera. Fajne wykonanie i mówię, no to zawsze jest wygodne, że możemy sobie ustalić po prostu na konkretne 3 minuty na przykład i sobie odliczę. Dobra, kolejny. Kolejne to są takie kostki, które kupiłem. Zwróciłem uwagę, bo wydawało mi się prostym rozwiązaniem. Tu włącznik jest tryb high i tryb low. Jak to działa? To wystarczy po prostu ustawić sobie powiedzmy 15 minut i już się dzieje. Tak, jeżeli 15 minut minie, a będziecie chcieli ustawić na przykład 20, to przerzucacie tak i tu jest 20 minut. To tego nie widać, ale on już tu zaczyna odliczać. Tutaj się nie obraca ten wyświetlacz w drugą stronę, zawsze jest w tą samą stronę. Pauza to jest tak i znowu liczy dalej. Generalnie, kiedy on się przydaje, wydaje mi się wtedy, kiedy właśnie potrzebujemy mało czasu na to, żeby zmienić tak naprawdę nasz czas, który chcemy odliczać. Druga kostka, która jest kopią tak naprawdę tego, różni się tylko tym, że w tym jest minuta, 10 minut, 5 minut i 3 minuty. I tak samo, tak? Jeżeli chcemy minutkę, się odłączyć, ustawiamy tak i już liczy się minutka, zaraz usłyszycie go. Kolejny, który można powiedzieć z tej samej serii, to jest też taki, który nabyłem na AliExpress. Ma możliwość regulacji dźwięku. Za każdym razem jak wciskamy, to jest głośniej lub ciszej. I czym on się wyróżniał? Przy tego, że jak go położymy, to jest 25 minut, minuta, 5 minut, 30 minut. Ale jeżeli przekręcimy sobie tak, to jest 15, 5, 3, 20. I jeszcze raz rekomenduję się 5, 1, 5, 30. No i to jest generalnie trochę rozbudowana wersja tego. Stawmy na minutkę, po minutce da nam o sobie znać. No i ostatnie, które chyba wszyscy gdzieś tam oczywiście kojarzą, jeżeli chodzi o użytkowanie, to jest nic innego jak zwykła klepsydra, która jest wypełniona jakimś tutaj, to nie jest piasek, to jest jakieś chyba tworzywo, coś, jakiś krzem albo coś, nie mam pojęcia, nigdzie nie było napisane, co to jest. Jest to dość wygodne, zwłaszcza w grach. Ok. Któryś jeszcze się włączył, a ten, okej, dobra. Dobra, to jeszcze te dwa zostały. Na pewno przydaje się w grach, jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, co 30 sekund po prostu, żeby ktoś miał tylko czas 30 sekund na to, żeby coś zrobić, no to ustawianie tutaj tego czasu na którymkolwiek z tych, że tak powiem, timerów trochę czasu zajmuje. Tutaj też jest plusem to, że się nie myśli, nie trzeba odczytywać po prostu tego czasu, nie śledzi się go. Jakoś łatwiej jest obejrzeć i zobaczyć, że ten czas upływa przez spadający piasek.
I wydaje mi się, to jest też fajna właśnie taka opcja. Tak mówiłem, na samym końcu wyświetlę jeszcze dosłownie na zakończenie tego filmu ten oto tutaj widok. Mam na ekranie monitora. Generalnie będziecie mieli wszystkie te rzeczy związane z wszystkimi tak naprawdę tymi urządzeniami, czyli nie wiem, głośność, jakie mają tryby i tak dalej. Najgłośniejszy jest, tu nie włączyłem, widzicie, dźwięku, więc musicie uwierzyć, że on daje dźwięki dosyć mocny. Generalnie, jeżeli chodzi o, tutaj też, najgłośniejszy jest ten i ten. Ten ma 85, ten ma 84 decybele w tym najwyższym trybie. Tu był wyłączony niższy, dlatego tak pikało, że tak powiem, trochę ciszej. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś dla siebie w zależności od tego, co robicie. Jeżeli mówię, ćwiczycie, nie wiem, przysiady, pompki i robicie sobie serię, co na przykład co 10 minut, to jest 10 minut, 5 minut odpoczynku, 10 minut, 5 minut odpoczynku, a nie, że za każdym razem tutaj manewrowanie tutaj tymi wszystkimi przyciskami albo pokrętłami, więc te wydają mi się naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Jeżeli takiego czegoś potrzebujecie, to na pewno to znajdziecie. Ceny też są na tym ostatnim ekranie, więc nie będę o nich mówił. Słuchajcie, jak macie jakieś pytanie, to śmiało piszcie. Postaram się odpowiedzieć, jeżeli tylko jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć na to pytanie. A tymczasem trzymajcie się. Cześć. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!